W dalszym ciągu trwa akcja Z kulturą w domu, organizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Jednym z elementów oferty są czytanki i rymowanki prezentowane przez pracowników Biblioteki Publicznej i jej filii. W tym programie zapraszamy Państwa na jeden z odcinków Legendę o psiej wierności, czytaną przez kierownika biblioteki Joannę Stec. Witam Państwa w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim. Przeczytam Państwu fragment opowiadania pod tytułem Jock, legenda o psiej wierności, którą napisała autorka Barbara Gawryluk. Książka została wydana przez wydawnictwo Literatura. Dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy z tym wydawnictwem, uzyskaliśmy zgodę, aby czytać dla Państwa fragmenty właśnie tych książeczek, które wszystkie tytuły zamieszczone zostaną na stronie naszej internetowej, a także link do strony wydawnictwa, gdzie będzie można przeglądać ich nowości wydawnicze. Zapraszam do wysłuchania. Legenda zaczyna się zwykle tak. Dawno, dawno temu, albo za górami, za lasami, albo był kiedyś przed laty. Ale ta legenda nie jest wcale stara i nie ma w niej ani rycerza, ani królewny, ani smoka. Choć smok na chwilę się w niej pojawi. Historia, którą teraz przeczytacie, wydarzyła się całkiem niedawno. Pamięta ją jeszcze wielu mieszkańców miasta. Pisały o niej gazety, mówiono o niej w radiu i telewizji. A jednak jest już legendą. Tak jak legenda o smoku wawelskim, albo o lajkoniku, albo hej na liście z wieży mariackiej, zawiera dużo prawdy i trochę fantazji. Takie historie dzieją się w miastach zaczarowanych. Takim miastem pełnym legend jest przecież Kraków. I to tu wszystko się zdarzyło. Nowy dom. Pewnego wiosennego dnia do schroniska dla zwierząt w Krakowie przyszedł starszy pan. Mieszkał zupełnie sam w swoim niewielkim mieszkaniu. Było mu trochę nijako i coraz bardziej samotnie. Usłyszał, że w schronisku można znaleźć przyjaciela. I znalazł go od razu po kilku minutach. W jednej z klatek siedział czarny, lekko podpalany kundel, podobny do wilczura. Miał mądre oczy i wpatrywał się w pana Nikodema. Co trzeba zrobić, żeby dostać takiego psa? Pan Nikodem poszedł do kierownika schroniska. Trzeba podpisać tu i tu. Kierownik pokazał kilka rubryk w dużym zeszycie. No i obiecać, że się pan nim dobrze zajmie. To proste, uśmiechnął się pan Nikodem, podpisał się w dużym zeszycie i poszedł do sklepiku, żeby kupić obrożę, smycz, miskę i worek karmy. Obiecałem tu, że będę się tobą zajmować, poklepał psa po grzbiecie. Mam nadzieję, że się polubimy. Pies nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Niezbyt pewnie pomachał ogonem, polizał pana Nikodema po ręce, kiedy ten zakładał mu obrożę. Potem nieśmiało wyszedł z klatki i żegnany szczekaniem terierów, jamników, owczarków i kundelków pomaszerował za swoim panem w nowe życie. Pan Nikodem mieszkał na pierwszym piętrze w kamienicy w centrum Krakowa. Codziennie rano wychodził do pobliskiego sklepu po świeże bułki i mleko i do kiosku po gazetę. Po długim śniadaniu zasiadł przy maszynie do pisania. Kilka godzin spędzał nad trudnymi tekstami. Pan Nikodem był tłumaczem z języka niemieckiego, specjalistą od medycznych tekstów. Pracował w domu, a po południu wsiadał w samochód i zawoził gotowe tłumaczenia do biura. Wracając, wstępował do zaprzyjaźnionej jadłodajni na ulubione pierogi albo potrawkę z kurczaka.
Potem zostawały mu długie wieczorne godziny, które najczęściej spędzał na samotnych spacerach wzdłuż bulwarów wiślanych, na plantach albo w parku Jordana. Tylko bardzo brzydka pogoda mogła mu w tym przeszkodzić. Wtedy zanurzał się w swoim fotelu, obłożony grubymi książkami. Czasem odwiedzał go ktoś z sąsiadów. Na partię szachów wpadał pan Mieczysław z drugiego piętra. Jego żona, pani Zofia, pomagała przy większych porządkach. Dwa razy w tygodniu przychodzili Maciek i Łukasz. Chłopcy mieli trochę kłopotów w szkole, a już zupełnie nie dawali sobie rady z czytaniem lektur. Mama Łukasza pracowała w sklepiku, w którym pan Nikodem robił codziennie zakupy. Jakoś się zgadali o kłopotach Łukasza i jego najlepszego kolegi. Pan Nikodem sam zaproponował, żeby chłopcy przychodzili do niego na literackie korepetycje. Czasem jeszcze zadzwonił listonosz, a kilka razy w roku z zagranicy przyjeżdżała siostra pana Nikodema. Narobiła zawsze tyle bałaganu, że właściwie cieszył się, kiedy wracała do swojej rodziny. Robiło się wtedy z powrotem cicho, spokojnie, tak jak lubił. Ale sam od jakiegoś czasu czuł, że zaczyna być odludkiem i niedaleko mu do zostania dziwakiem. Teraz miało się to zmienić. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu tej pięknej książeczki, która również jest w zbiorach naszej biblioteki, którą oczywiście oddział dla dzieci proponuje naszym najmłodszym czytelnikom i poleca oczywiście do przeczytania. Dziękujemy za wysłuchanie.